Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pragnę bardzo serdecznie przywitać pośród nas dzieci ze szkoły podstawowej imienia świętego ojca Stanisława Papczyńskiego z Podegrodzia, to znaczy z miejsca narodzin świętego ojca Stanisława. Brawa już dla dzieci. Przygotowały dla nas dzisiaj specjalny program, w którym pragną uwielbić Boga swoim śpiewem, ale też będą recytować fragmenty pism świętego ojca Stanisława. Więc jeszcze raz dodajmy im animuszu oklaskami i oddajemy wam, kochane dzieci, głos, abyście przez ten program i to, co tutaj przedstawicie, jeszcze bardziej uwielbiały Pana Boga. Proszę bardzo.
czynnej modlitwy. Dziękuję Ci za cud wybaczenia z Bogiem. Przyjmowałeś dar czasu, aby stale przebywać z Bogiem, rozmawiać z Nim, wielbić Go i wysławiać. Naucz mnie żadliwej modlitwy, ufnej i cierpliwej. Pomóż mi odrywać serce od spraw tego świata, aby zatapiać się w Bogu. Niech moje oczy wpatrują się w Niego, a ręce pomagają rzecznik. Amen. Thank you.
darem i światem Bożym. Gdy jej zabraknie, wszystko to się pogrąża się w ciemnościach i we mgle. Rozważ równocześnie, że wiara w prawdzie nas zbawia, ale czyni to wtedy, coraz bardziej jaśnieje w nas przy dobre uczynki. Zrób więc sobie postanowienie, że ze zdecydowaną wolą i pomocą łaski Bożej będziesz przekładać się do pełnienia dobrych uczynków. Tak powiedział święty ojciec Stanisław Dobrzyński.
łatwa będzie każda uciążliwa droga, zwłaszcza jeśli towarzysz miłość użyczy skrzydeł. Nie lękam się, bo przy mnie
Towarzyszom moim, jeśli godzi się powiedzieć, synom, bardzo zalecam miłość i gorliwość Rzeczy Katolickiej, miłość bliźniego oraz posłuszeństwo wobec Najświętszej Stolicy Apostolskiej. Przestrzeganie ślubu, pokorę, cierpliwość, pomaganie zmarłych i pokój ze wszystkimi. Odchodzę bezpowrotnie. Módlcie się za mnie, ja za was będę się modlił, jako ten, który przez wasze modlitwy i uczynki przebłagane ma osiągnąć miłosierdzie Boże. Zostawiam obraz mej osoby ciekawym do oglądania, obraz zaś życia Pana mojego, Jezusa Chrystusa, do naśladowania.
Osia, tu z przodu? Tak, bo tam soprany, to my tu. Tylko.
Jesteś Bogom uczon luz i zakon jej budowa, tu wspomożeniu twórz. O święty Stanisławie, za nami wstawiaj się i pomóż nam grzesznikom do Boga zwrócić się. O święty Stanisławie, za nami wstawiaj się i pomóż nam grzesznikom do Boga zwrócić się. Wśród wojen i pożogi twa postać blaskiem lśni, wskazując nieskalaną rozjaśnienie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pragnę was bardzo serdecznie powitać na uroczystej mszy świętej ku czci świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Tu spędził ponad 30 ostatnich lat swego życia i tu w Wieczerniku został pochowany w 1701 roku. Dzisiaj ofiarujemy tę mszę świętą za wszystkich jego czcicieli, za przyjaciół i dobrodziejów jego sanktuarium tu na Mariankach. Bardzo serdecznie witam wszystkich księży i braci Marianów na czele z przełożonym prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, księdzem Tomaszem Nowaczkiem, który będzie przewodniczył tej mszy świętej. Witam bardzo serdecznie księży diecezjalnych i zakonnych, a pośród nich księdza Józefa Wałaszka, dzisiejszego kaznodzieje, proboszcza z Podegrodzia, parafii narodzenia świętego ojca Stanisława. Witam pośród nas wszystkie osoby zakonne i konsekrowane. Cieszę się bardzo obecnością władz państwowych i samorządowych, miasta i gminy Góra Kalwaria oraz województwa mazowieckiego. Bardzo serdecznie witam poczet sztandarowy miasta i gminy Góra Kalwaria oraz dzieci ze szkół podstawowych imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu i w Kątach
wraz z ich pocztami sztandarowymi. Witam uczestników drugiej rowerowej pielgrzymki i trzeciej pieszej pielgrzymki szlakiem Jerusalem Way, którzy wczoraj przebyli odcinek ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie do naszego sanktuarium. A dzisiaj przyszła tu też pielgrzymka Wojowników Maryi, którzy wyruszyli dzisiaj z sanktuarium na Siekierkach wczesnym rankiem. Mamy nadzieję, że uczestników podobnych pielgrzymek pieszych i rowerowych do grobu świętego ojca Stanisława będzie co roku przybywać. Witam przedstawicieli parafii Podegrodzie, a szczególnie dzieci, które przedstawiły przed Eucharystią piękny program na temat świętego ojca Stanisława. Bardzo wam za ten program dziękuję. Z ogromną radością witam młodzież z mariańskich parafii, która zebrała się po pandemii na kolejnym spotkaniu mariankowym i od piątku w ogrodach parafialnych uczestniczyła w uwielbieniu Boga i formacji chrześcijańskiej. Bardzo serdecznie witam pośród nas przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Bractwa Niepokalanego Poczęcia, Bractwa Misterium Męki Pańskiej, wszystkich czcicieli świętego ojca Stanisława i przyjaciół sanktuarium. Witam was tu obecnych i wszystkich, którzy łączą się z nami za pomocą internetu. Niech święty nasz patron wyprasza nam obfitość darów Ducha Świętego. Księdza prowincjała Tomasza proszę o przewodniczenie Eucharystii, a księdza Józefa o umocnienie nas Słowem Bożym, aby Duch Święty nas ogarnął i napełnił nas swoją łaską. Umacniać naszą wiarę przez swoje słowo i jego świętą obecność w najświętszej Eucharystii i w tym świętym zgromadzeniu. Spowiadam się. Bogu Wszechmogący i nam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wielka jest Chwała Twoja.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę zwanego Barsabą i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swoje życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeśli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto Słowo Boże. Thank you.
cześć mu oddają wszystkie krańce ziemi. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą. I ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 szczepów synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek. Oto słowo Boże. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,
co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w czasie stanu wojennego w Polsce, w Krakowie, w podziemnym wydawnictwie ukazała się książka Wywiad przeprowadzony przez profesora polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z naszym polskim poetą Czesławem Miłoszem. Tam postawił pytanie profesor poecie. Proszę pana, dlaczego pan o zapatrywanach socjalistycznych, będąc na terytorium Związku Radzieckiego, pewnego dnia pan podjąłeś decyzję przekroczyć zieloną granicę i przybyć do okupowanej przez Niemców Polski. I poeta szczerze odpowiedział. Oto był na stacji kolejowej w Woronerzu. Przez stację przesunęło się masę ludzi. Wszyscy o azjatyckich rysach, a nagle zauważył, że w końcu tego budynku siedzi jakaś rodzina o słowiańskich twarzach. Podszedł do nich. Mówili po polsku. Ojciec, matka, dwoje dzieci. Ojciec zmęczony, pochylony, wyciągnął gazetę i robił sobie skręta, papierosa z machorki. Matka wyciągnęła chusteczkę taką od nosa, położyła na kolanie. Wzięła jedną kromkę chleba. Przełamała. Dała dzieciom. Sama wzięła okruszynę chleba do ust. I wtedy dziecko, synek, zapytał tatę. Tato, gdzie my teraz pojedziemy? Gdzie my teraz pojedziemy? Dziecko, nie wiem. Gdzie my teraz pojedziemy? Nie wytrzymałem, mówi poeta. Podjąłem decyzję powrotu do Polski. Moi drodzy, ten obraz ze stacji Woronerza, z tamtego wydarzenia, jest obrazem współczesnego człowieka, który nie wie, nie widzi celu swego życia, sensu swego życia. Nie wie człowiek, gdzie iść. Nie zna nie tylko celu, ale nie zna drogi, która wiedzie do celu. Moi drodzy, a nam wszystkim ten cel został jasno wyznaczony przez Boga. Zostaliśmy stworzeni na swój obraz, na Boży obraz i Boże podobieństwo. Odkupieni przez Chrystusa. Moi drodzy, powołani jesteśmy do udziału w życiu Bożym, do zbawienia i życia wieczności. Jak to mamy czynić? Jak osiągnąć ten cel? Jak zrealizować zasadę pielgrzymowania przez ten świat na tej drodze? Po to Chrystus ustanawia Kościół. Słyszeliśmy dzisiejsze drugie czytanie. Ma wizję prorok. Z Apokalipsy ma wizję. Oto zobaczyłem nowe, święte miasto Jeruzalem. Kościół święty. Kościół, który przekazuje, uczy nas prawdy Bożej. Pokazuje, jak zagospodarować życie. Wskazuje cel zjednoczenia z Bogiem wieczności. Miasto święte. W
tym Kościele wyjątkową rolę pełnią święci i błogosławieni. Słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu pierwszych dynamicznych świadków wiary. Paweł, Sylas, Juda, Barnaba, Kościół Jerozolimski. Moi drodzy, takim świadkiem, który uczył i uczy nadal po dzień dzisiejszy, jest znajdujący się w tym miejscu ojciec Stanisław Papczyński. Moi drodzy, uczy z tego grobu, z tego miejsca, stąd. Uczy nas prawdy Bożej. Jak zagospodarować życie, jak osiągnąć cel zjednoczenia z Bogiem. Przekazuje nam naukę. Słyszeliśmy słowa z dzisiejszej Ewangelii, o której Chrystus mówi. O nauce, o Bożych przykazaniach. I ojciec Stanisław Papczyński w swoim nauczaniu odwołuje się do nakazu Boga, byśmy szanowali Boże przykazania, Bożą naukę. Mówi, przykazanie pochodnią jest, a wskazania światłością, mówi za księgą przysłów. I dalej mówi, jeżeli na przodzie niesie się latarnię, wiemy jaką drogą mamy iść, i nie zbłądzimy na bezdroża. Tak też mając w sercu wyryte i świecące w umyśle przykazania Boże, bardzo dobrze widzimy, jak należy układać plan życia, dostosować do niej to życie i nie zboczymy ze ścieżek, które wiodą nas do szczęśliwości wiecznej. I dalej bardzo ostro, z bardzo sugestywnym pytaniem się zwraca do nas ojciec Stanisław Papczyński. W jakim celu Bóg dał nam przykazanie? Aby w tobie zamieszkał Chrystus. I ojciec Stanisław Papczyński przywołuje słowa dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli mnie kto miłuje, będzie strzegł słów moich, a ojciec mój umiłuje go, do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy. W innym miejscu ojciec Stanisław Papczyński zaznacza, że nie tylko Bóg podnosi nas do gwiazd, ale wstępuje do nas, do naszych serc i w nas zamieszkuje. W wielu miejscach w swojej twórczości, w swoim nauczaniu ojciec Stanisław Papczyński układa pewną hierarchię prawa Bożego. Najpierw dane jest człowiekowi prawo naturalne. Niespokojnie jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w tobie, mówi święty Augustyn. W nas samych. To, co Józef Brodski, poeta rosyjski, żydowskiego pochodzenia, kiedy otrzymał Nagrodę Nobla, zapytany, skąd ma taki talent? Odpowiedział, iskra Boża we mnie. Duch Boży, o którym słyszeliśmy dzisiejszej Ewangelii. Duch Boży. Moi drodzy, to jest prawo naturalne, ale przez grzech pierworodny ono zostało zamazane w nas. Dlatego Bóg powołuje naród wybrany w symbolicznej wędrówce z tego Egiptu, z domu niewoli do ziemi obiecanej. Bóg daje przykazania, dekalog, zapisany na dwóch kamiennych tablicach. A później Chrystus, moi drodzy, ustanawia prawo miłości. Dwóch przykazań, które łączą prawo naturalne i łączą dekalog Boży, tłumaczą drogę naszego postępowania. Moi drodzy, także Kościół, którego Chrystus założył, także ustanawia przepisy i prawo dla pewnej harmonii i porządku. A w tym Kościele ludzie o szczególnych darach podejmują dzieła Bożej posługi. Pełnią pewne charyzmaty. Takim charyzmatem, który założył ojciec Stanisław Papczyński, było powołanie zgromadzenia. I ojciec Stanisław Papczyński tłumaczy, ponieważ żadna wspólnota nie może odbyć się bez ochrony prawnej,
I nie wypada, aby ktokolwiek w tym życiu doczesnym nie był związany prawem. Dlatego wy, zgromadzeni w jednym stowarzyszeniu, umieszczeni w małych klasztorach, pod kierownictwem jednego przełożonego, macie się starać pilnie przestrzegać tych nielicznych przepisów dla waszego wewnętrznego spokoju i pewności waszych sumień. A dalej w norma vitae, w regule życia pisze: przykazania Boże, rady ewangeliczne, prawa świętego Kościoła rzymskokatolickiego, jego przepisy, postanowienia, obrzędy, zwyczaje i nakazy, a także niniejsza reguła, niech będą przestrzegane z miłości do Pana Boga. Moi drodzy, dzisiaj widzimy, że stowarzyszenia i życie świeckie ogłasza prawa, przyszła moda nawet na prawa. Wszystko pod kątem prawa, ale ojciec Stanisław Papczyński daje pewną przestrogę, ukazuje pewną hierarchię zachowania prawa. Najpierw prawo Boże, później prawo kościelne, a później prawo świeckie. I bardzo ostro mówi ojciec Stanisław Papczyński: dlatego niech się zastanowią pseudopolitycy, czy nie jest zła, a nawet już nie powiem przeklęta, ta racja stanu, która zwalcza prawo Boże i kościelne. Moi drodzy, bardzo ostro ojciec Stanisław Papczyński tłumaczy, że chrześcijanin najpierw podejmuje wypełnienie prawa Bożego, później nakazy Kościoła, a za tym ma iść prawo świeckie, które również musimy szanować. Drodzy bracia i siostry, w Ewangelii Chrystus mówi: jeżeli mnie kto miłuje, to On i Ojciec wstępuje, zamieszkuje w naszych sercach. Miłość jest pierwszym i najważniejszym przekazaniem danym człowiekowi, które mamy podejmować w życiu. Żeby nie litera, ale Duch ożywiał nasze ludzkie czyny i postępowania. Prawo miłości jest duszą, światłem każdej społeczności ludzkiej. Zabierz słońce, a wszystko zabierzesz człowiekowi. Zabierz miłość, a nic mu nie pozostawisz. Miłość, mówi ojciec Stanisław Papczyński, tłumi zawiść, oddala wojny, rodzi pokój, kocha bliźniego, obejmuje nieprzyjaciela, wszystkim dobrze życzy i wszystkim dobrze czyni. Moi drodzy, jak pięknie w rozważaniach zwiastuna Królowej Sztuk mówi o miłości dla rodziców. Podaje przykład Eneasza, którego mitycznego bohatera greckiego, który z płonącej Troi wyniósł na plecach sorowanego ojca. Mówi: uczcie się miłości podstawowej. Jak czytamy, moi drodzy, także panegiryku królewskim na końcu, jak się modli ojciec Stanisław Papczyński w intencji króla do Boga. Modli się: spraw Boże, wieczny Boże, aby Polska pod jego panowaniem rozkwitła, rozbieżne żądania się przyłączyły, zwaśnione umysły się pojednały, zniszczone świątynie zatriumfowały nad herezją, by majestat praw został otoczony blaskiem, by miłość dobra wspólnego rozgorzała we wszystkich sercach, zakiełkowały spustoszone pola, dźwignęły się zburzone osady, zaludniły się opuszczone miasta, by nadeszły szczęśliwe czasy, a trwała cnota posiadła uświęciła serca wszystkich. Drodzy bracia i siostry, ojciec Stanisław Papczyński w mistycznej świątyni Boga daje przykład Eleazara z Księgi Machabejskiej, który dla zachowania
porządku prawa wolał oddać swoje życie Bogu, niż złamać te przepisy prawa. I ojciec Stanisław Papczyński mówi, ty, który nie tylko czynem, zastanów się, mówi, nie tylko czynem, ale myślą i słowem codziennie łamiesz prawo. Zastanów się. Bardzo mocno upomina nas ojciec Stanisław Papczyński. O miłośniku Chrystusa, jakże święcie i rozumnie będziesz czynił, jeżeli lampa czy pochodnia przykazań Bożych w tobie nigdy nie zgaśnie. Z czego wziął ojciec Stanisław Papczyński ten przykład? Nie tylko z Biblii, ale z życia. Kiedy 12 marca 1661 roku został wyświęcony w Brzozowie koło Rzeszowa na księdza, wówczas przeżywał prawdziwy dramat. Potop szwedzki, najazd rakoczego, a kilka tygodni później nagła śmierć swojego mistrza, Dominika Franco. Nagła śmierć. Co się stało? Ten zakonnik ojców Piarów, wychowanek świętego Józefa Kalasentego, przez rok był kierownikiem duchowym Papczyńskiego. Człowiek o bardzo wysokim rozwoju duchowym. Pielęgnował żywą modlitwę, a zwłaszcza cześć do Najświętszego Sakramentu. Miał taki zwyczaj, że codziennie na wieczór dolewał oliwy do lampki wiecznej. Pewnego razu, kiedy dolał, wieczorem ta lampa spadła, bez przyczyny roztrzaskała się. Nad ranem Dominik Franco umarł. Papczyński wziął ten obraz, mówi tak, o miłośniku Chrystusa, jeżeli lampa twoich przykazań spadnie w twoim sercu, ruina, nic nie pozostanie. Moi drodzy, kilka lat temu zmarł już Viktor Frank, wybitny psycholog, psychiatra amerykański pochodzenia żydowskiego. Przed śmiercią miał wywiad w telewizji amerykańskiej i reporterka postawiła mu takie pytanie, proszę pana, czemu pan, jako światły człowiek, nie wyjechałeś z Wiednia, stolicy Austrii? Tylu ludzi żydowskiego pochodzenia z tego miasta wyjechała, a pan pozostał. Opowiedział następującą historię ze wzruszeniem. Mówi tak, pani redaktor, ja postanowiłem opuścić Wiedeń, kiedy Hitler doszedł do władzy. I dostałem już pozwolenie na wizę w ambasadzie amerykańskiej, ale następny dzień miałem dopełnić tylko pewnej formalności. I do tej ambasady odprowadzał mnie mój ojciec. Przechodzili koło synagogi żydowskiej, którą w nocy jakieś chłystki podpaliły, strąciły z frontonu dwie tablice z przykazaniami Bożymi, leżały w gruzach. Przechodzili, pochylili się nad tymi gruzami, ojciec podniósł jeden kawałek, syn podniósł drugi i ojciec zapytał się, synu, które masz przykazanie? Czwarte. Czcij ojca i matkę swoją. Nie mogłem zostawić starych rodziców, którzy i tak zginęli w obozie. Sam przeżył obóz w Oświęcimiu. Ale powiedział, nie mogłem, ale dobrze zrobiłem. Dobrze. Z miłości dla rodziców. Z miłości dla przykazania czcij ojca i matkę swoją. I ojciec Papczyński zwraca się z taką uwagą do nas. Ty jednak, który wzdychasz do czegoś lepszego i pragniesz być doskonałym jak Ojciec Niebieski, po prostu zachowuj przykazania. Jeżeli zaś chcesz wejść do życia, chowaj przykazania.
Jeżeli nie chcesz pozbawić się światła rozumu oraz oglądania Boga, zachowuj przykazania. Jeżeli nie chcesz błądzić po bezdrożach, wpaść do piekła, zachowuj przykazania. Przykazanie pochodnią jest, a prawo jest światłem. Drodzy bracia i siostry, w opowiadaniu Skarb Cienia autor pokazał, w tej książce pokazał, opisał miasto, które jest pogrążone w ciemnościach. Nie ma światła, okna, miasto ma okna, nie ma światła, bowiem zanieczyszczenie powietrza było tak wielkie, że ciemności panowały od wielu lat i ludzie żyli w tych ciemnościach, przyzwyczaili się, nawet potracili nosy. I pewnego razu kobieta szła i krzyczała: słuchajcie, mam do sprzedania nos i lampę. Młody człowiek kupił, ale właściwie otrzymał za darmo nos i lampę. I kobieta mówi: jak wrócisz do domu, to załóż nos i zapal lampę. Wrócił, założył nos, potworny odór wkradł się do jego nosa. Zapalił lampę i przeraził się. W pomieszczeniu pajęczyna, tłuste plamy, brud, kurz. Ściągnął ten nos, zgasił lampę, pobiegł na miasto i szukał tej kobiety. Znalazł ją, zaczął krzyczeć na niej: ty starucho, coś ty mi dał. Takie nieszczęście, coś ty mi dał. A ta kobieta mówi: zapal lampę, załóż nos, posprzątaj mieszkanie, będziesz miał nowe życie. Drodzy bracia i siostry, zapalić światło, codzienny rachunek sumienia, rachunek z przykazań Bożych, żal za grzechy codziennie wieczorem, częsta spowiedź święta. Po to Chrystus dał Kościół. Moi drodzy, po to nauczył, żebyśmy, pielgrzymi, grzeszni ludzie, mogli ciągle nieść w sobie światło Boże. I życzy nam ojciec Stanisław, abyś żył wiecznie zwyczajem westalek, podtrzymuj w sobie wieczny ogień lampy Bożego prawa. Lampa ta płonąc i świecąc w twoich rękach doprowadzi cię do światła oglądania Boga. Nie na próżno też po śmierci zaśpiewają ci pieśń życzeniem zwycięstwa. Światłość wiekuista nie mu świeci, bo jest pobożny. Żył świecąc, niech świeci umierając. Amen.
i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest, odpuszczenie i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. W wieczorniku miejscu życia i śmierci, także narodził dla nieba świętego Ojca Stanisława, prośmy Boga pokornie w intencjach własnych i całego Kościoła. Jezu Chryste, Dawco miłości i pokoju, stajemy przed Tobą i polecamy Ci pasterzy Kościoła, papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, dziś w sposób szczególny kontynuatorów misji świętego Ojca Stanisława. Spraw, by idąc za wzorem apostołów, potrafili mężnie głosić Ewangelię do wszystkich ludzi i narodów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, Dawco miłości i pokoju, stajemy przed Tobą i polecamy Ci wszystkich powoływanych do kapłaństwa i życia zakonnego, do zgromadzenia księży Marianów. Spraw, by współpracując z łaskami Ducha Świętego, z odwagą odpowiadali na wezwanie, stając się godnym i skutecznym narzędziem w rękach Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, Dawco miłości i pokoju, stajemy przed Tobą i polecamy Ci przywódców państw tego świata, zobowiązanych do przestrzegania porządku prawa. Spraw, aby na Ukrainie i wszędzie tam, gdzie trwają wojny, nienawiść i niezgoda, nastał Twój jedyny, prawdziwy pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, Dawco miłości i pokoju, stajemy przed Tobą i polecamy Ci wszystkich czcicieli, pielgrzymów i dobrodziei sanktuarium świętego Ojca Stanisława. Spraw, by nasz święty patron otaczał ich troskliwą opieką i pomocą, a ufnie zanoszone prośby i podziękowania wspierał swoim orędownictwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, Dawco miłości i pokoju, stajemy przed Tobą i polecamy Ci naszych bliskich zmarłych i wszystkie dusze czyśćcowe. Spraw, by mocą Twojego krzyża i zmartwychwstania mogli w pełni cieszyć się życiem wiecznym wraz z Maryją niepokalanie poczętą i ze świętym Ojcem Stanisławem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, Dawco miłości i pokoju, stajemy przed Tobą i polecamy Ci nas samych, obecnych na tej Eucharystii, mieszkańców Góry Kalwarii i wszystkich pielgrzymów. Spraw, abyśmy w osobie świętego Ojca Stanisława, w jego wytrwałości w wypełnianiu woli Boga, znajdowali inspirację i pomoc do autentycznego i odważnego wyznawania wiary w naszej codzienności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy także za naszych współbraci, tych, którzy niosą krzyż choroby, cierpienia. Jeśli taka jest Twoja wola, zostanie z naszego założyciela, by się zrobił, pomógł upewnić posługę dla dobra Chrystusa, dla dobra Kościoła i na chwałę Chrystusa Pana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Wszechmogący wieczny Boże, wejdź na nas łaskawie, przyjmij modlitwy, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska. Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom. Pan moja moc i pieśń otrzymał, gdy mnie popchnięto. Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć. Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym. Pan wysłuchał mnie. On jest zbawieniem mym. Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona. Alleluja, 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 alleluja. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Zmartwychwstał Pan. Módl się siadę moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. I z duchem Twoim, serca.
zbawili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany i odkupiona łaską. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiary starego przymierza. I oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem ołtarza i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnię łask paschalny, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy święty śpiewają tylko Twojej chwały, nieustannie wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępa, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Stanisławem Babczyńskim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy, że z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Panie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Sobie znak pokoju. Zostali wezwani na jego uczniów.
będziemy rozdzielać w następującym porządku. Kilku kapłanów wyjdzie przed ołtarz. Prosimy, aby podchodzić w rzędach do ołtarza i w ten sposób przyjąć świętą. Członkowie chórów otrzymają komunię świętą tam, gdzie się znajdują. Jeden kapłan będzie komunię również za ołtarz. Cześć Pana, raduj się, wesel się, cała
ziemią wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Pan ukazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Cała ziemia wołaj z radości na cześć Pana. Raduj się, wesel się. Cała ziemia wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana. Raduj się, wesel się. Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy głosie rogu. Na oczach Pana Króla się radujcie. Cała ziemia wołaj z radości na cześć Pana. Raduj się, wesel się. Cała ziemia wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. Cała ziemia wołaj z radości na cześć Pana. Raduj się, wesel się. Cała ziemia wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Cała ziemia wołaj z radości na cześć Pana. Raduj się, wesel się. Cała ziemia wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Poświęćmy Mu wiarą.
Serca pokarmem dającym zbawienie,
przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy jeszcze na chwilę. Kochani, mam wrażenie, że tak jak 350 lat temu, tak i teraz święty ojciec Stanisław powstrzymuje chmury, aby deszcz nie padał. I mam oczywiście nadzieję, że będzie je nadal powstrzymywał wtedy, kiedy będziemy się też cieszyć, spożywając grochówkę. Ale teraz podziękowania. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu prowincjałowi za przewodniczenie Eucharystii, a księdzu Józefowi za umocnienie nas Słowem Bożym. Bardzo mocny program, zresztą dany wcześniej przez świętego ojca Stanisława, aby lampą naszego życia były przykazania Boga, przykazania kościelne, a dalej również te cywilne. Musimy przywoływać Ducha Świętego, aby to było możliwe. Dziękuję mariańskim seminarzystom, naszym ministrantom, panu organiście, chórowi Reditus i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia dzisiejszej liturgii. Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszych celebracji, duchownym i świeckim, za wspólną modlitwę, za wspólne uwielbienie jedynego Boga. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim działającym na zapleczu, tym, których nie widać tutaj, ale którzy przygotowali ołtarz i plac celebracji, tym, którzy od kilku dni przygotowywali dla wszystkich polowy posiłek. Dziękuję za wypieki z Galerii Wypieków Lubaszka. Po zakończeniu liturgii będzie możliwość przyjęcia indywidualnego błogosławieństwa relikwiami świętego ojca Stanisława. Błogosławić będą dwaj diakoni tutaj przed ołtarzem, więc będzie można w procesji podchodzić rodzinami lub indywidualnie, aby przyjąć to błogosławieństwo. A jeszcze przed tym indywidualnym błogosławieństwem poświęcę wszystkie pamiątki i dewocjonalia, które macie ze sobą. Wszystkich zapraszamy na grochówkę przy domu zakonnym i na wypieki z Galerii Wypieków Lubaszka. Ogłoszenia można przeczytać w gablocie i na stronie internetowej, a tu tylko jedno. W najbliższą sobotę zapraszamy na jednodniową pielgrzymkę do Torunia, w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Na mszy świętej o godzinie 12 wprowadzimy relikwie świętego ojca Stanisława Papczyńskiego i weźmiemy udział w procesji pokutnej. Szczegóły pielgrzymki i możliwość zapisów w zakrystii i w punkcie informacyjnym przy muzeum, ale można też oczywiście udać się tam indywidualnie czy w gronie rodziny lub przyjaciół. Cała uroczystość będzie transmitowana w telewizji Trwam. Powierzmy się jeszcze opiece świętego ojca Stanisława, naszego patrona i patrona dnia dzisiejszego. Powstań. Święty ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego niepokalanej Matce dla ratowania dusz nieśmiertelnych i litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo, uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę, o którą Cię proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen. Prosimy Ojca Prowincjała o błogosławieństwo, abyśmy wszyscy zostali na nowo napełnieni Duchem Świętym i abyśmy się stali świętymi i całym naszym życiem wraz ze świętym ojcem Stanisławem uwielbiali miłosiernego Boga, a także abyśmy mogli przedłużyć te świętowanie również przy stole z grochówką. Zanim udzielę Bożego błogosławieństwa, pozwólcie, że dołączę moje dziękuję moim współbraciom. Przede wszystkim kustoszom tego miejsca, księdzu Pawłowi i wszystkim jego współpracownikom, a nade wszystko w tym dniu, tak bardzo uroczystym, dzisiejszemu kaznodziei, księdzu Józefowi, który jest przyjacielem naszego zgromadzenia i wielkim czcicielem świętego Stanisława Papczyńskiego. Chcę podziękować szczególnie za to,
że głosząc dzisiejszą Ewangelię, wykładając ją tutaj nam zebranym, przemycił bardzo umiejętnie także nauczanie naszego założyciela. Nauczanie określił przed uroczystościami kanonizacyjnymi obecny ojciec generał Andrzej Pakuła jako mariańska szkoła duchowości. Tutaj otrzymaliśmy zaledwie próbkę tego, co tą szkołą jest, próbkę tej spuścizny, którą przyniósł nam nasz święty założyciel. A to miejsce jest kolebką tej szkoły. Duch tej szkoły towarzyszy każdemu Marianinowi, dlatego dziękuję wszystkim współbraciom, którzy tego ducha zgłębiają, starają się coraz bardziej rozumieć, przełożyć na język współczesny i skodyfikować w tym, co generał nazwał mariańską szkołą duchowości. Drugim takim miejscem, gdzie z całą pewnością, ufam głęboko, będzie już niedługo okazja zgłębiać naszą duchowość, to Sulejówek, który ma dom przepiękny pod wezwaniem sługi Bożego ojca Kazimierza Wyszyńskiego. To jest pierwszy uczeń duchowy założyciela. Korzystajmy z tego, co jest darem Kościoła dla nas wszystkich. Ufam, że chwała Marianów będzie rosła i że to również przyczyni się do wielu powołań, aby tę misję zapoczątkowaną przez świętego Stanisława Kapczyńskiego przekazać całemu światu, tak jak uczynił to również sługa Boży ojciec Kazimierz Wyszyński. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, by Duch Święty w taki sposób nas właśnie poprowadził. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wielkie są dzieła Twej potęgi, Panie.
poświęcenie dewocjonaliów. Wspomożenie nasze w imieniu Pana,